Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach Międzynarodowy Dzień Teatru, najważniejsze założenia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, a na koniec przyszłość męskiej siatkówki w Płocku. Jak co roku, tak i teraz w Płocku obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Teatru. 7 kwietnia z tej okazji przygotowano specjalną premierę. W tym roku ponownie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. W całym kraju ten dzień przypada 27 marca. Specjalne wydarzenia z tej okazji zaplanowano także w Płocku. 27 marca drzwi Teatru Dramatycznego będą otwarte dla wszystkich. Na tym jednak nie koniec. Kolejne atrakcje w niedzielę 7 kwietnia. Tego dnia w Płockim Teatrze odbędzie się premiera spektaklu Dwa Teatry. Kochani, 27 marca obchodzimy Dzień Teatru. Zapraszam wszystkich fascynatów teatru do nas, do naszego dramatycznego teatru w Płocku, na premierę dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego, która odbędzie się 7 kwietnia. W naszym teatrze tego dnia my, aktorzy, będziemy czcić ten dzień, ale 27 marzec to jest ten dzień, kiedy wy wszyscy powinniście otworzyć się na teatr. I mali, i duzi. Zapraszam was. I my do tych zaproszeń się dołączamy. W miniony czwartek w Płocku odbyła się konferencja prasowa dotycząca podpisania porozumienia między przedstawicielami Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych a Agencją Rozwoju Przemysłu. Mówiono podczas niej wiele o przyszłości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W minionym tygodniu w Płocku odbyło się trzydniowe zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Wzięło w nim udział 50 rektorów i prorektorów z ponad 30 uczelni zawodowych. Zgromadzenie zbiegło się w czasie z 20-leciem działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W konferencji uczestniczył Jarosław Gowin, wicepremier rządu. Podczas spotkania z mediami opowiedział on o przyszłości uczelni zawodowych w Polsce. Przez 3 lata dyskutowaliśmy ze środowiskiem, z całym środowiskiem akademickim, ale ja muszę powiedzieć, że szczególnie owocne były właśnie dyskusje z uczelniami zawodowymi. To są uczelnie, które w bardzo otwarty sposób podchodzą do wyzwań stawianych przez współczesną gospodarkę, do wyzwań rewolucji 4.0 i chyba dopracowaliśmy się takich rozwiązań, które rzeczywiście pozwolą każdej z tych uczelni wydobyć maksimum tkwiącego w niej i to bardzo dużego potencjału. Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy między przedstawicielami Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych a Agencją Rozwoju Przemysłu. W jej ramach studenci będą mogli nie tylko odbywać praktyki, ale też częściowo kształcić się w firmach i w przedsiębiorstwach. Również bardzo się cieszę, że takie porozumienie powstało i bardzo dziękuję panu premierowi za patronat nad tym porozumieniem, panu prezesowi Kolczyńskiemu za zaangażowanie, przygotowanie tego porozumienia i oczywiście panu przewodniczącemu Stankowskiemu za tą pracę wykonaną na rzecz naszych uczelni członkowskich w Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Konferencja zbiegła się z uroczystością 20-lecia uczelni. To było 20 udanych lat, będące jednak także ostatnimi w historii PWSZ-ów. Prawdopodobnie już w przyszłym roku w jej miejsce powołana zostanie Mazowiecka Uczelnia Publiczna. W minioną sobotę w Płocku odbyło się spotkanie działaczy, trenerów, zawodników, którzy wspólnie od lat tworzyli płocką siatkówkę. To było ważne spotkanie. W hotelu Płock miał miejsce wielopokoleniowy zjazd siatkarzy. Uczestniczyli w nim działacze płockiej siatkówki. Nie zabrakło trenerów, prezesów i byłych zawodników, ojców płockiej męskiej siatkówki. W historii naszej męskiej płockiej siatkówki tak wielopokoleniowe spotkanie to jest po raz pierwszy w historii, odkąd siatkówka w Płocku powstała. Wcześniejsze, powiedzmy, były 2 spotkania, ale to były spotkania, powiedzmy, grupy z mojego pokolenia. Teraz z inicjatywy Marka Żebrowskiego te spotkanie, powiedzmy, doszło do skutku, z czego bardzo się cieszę. No, można powiedzieć, że większość osób dotarła, z którymi miałem przyjemność grać lub którzy mnie trenowali w okresie, powiedzmy, mojej młodości. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Mówiono także o powrocie męskiej siatkówki do Płocka, co w zasadzie już stało się faktem.
po 23 latach tak naprawdę męska siatkówka wraca do Płocka. No niestety, powiedzmy, musimy zacząć to od najniższej ligi i z racji tego, że duże zainteresowanie jest siatkówką, a szczególnie na Mazowszu, musimy zacząć od czwartej ligi te boje, ale mam nadzieję, że będziemy się powolutku piąć w górę. Męska sekcja MUKS-u już trenuje. W rozgrywkach czwartej ligi mazowieckiej wystartują po wakacjach. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.